Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie, a tu się Czechu, witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Ja nie wiem co to jest, ale zawsze jak odpala nagrywanie, to mi się jakoś kurwa ryj ciesy. Siedzę przy tym kompie i tak. I nagle odpalam nagrywanie, odpalam sobie giereczkę i ryj uśmiechnięty. No widzicie, to widzowie mnie tak tego. Co mnie widzowie? Widzowie najlepsi, więc widzowie poprawiają humor oczywiście. Możecie zostawić lajka, komentarz, suba. Kontynuujemy sobie naszą przygodę. No co ja tu będę gadał na samym początku. Musimy zebrać niezbędne składniki i przygotować wywar z traw. Zajmiemy się w dzisiejszym odcinku przeprowadzaniem próby traw od wielu lat w wiedźmińskim świecie. Nie została przeprowadzona żadna. No to teraz niestety będziemy musieli na najbrzydszym człowieku świata, na naszym słodziaku umie, przeprowadzić taką. Taką próbę traw. Uważ, wywar z traw. A jak mam to zrobić? A chyba, że tutaj normalnie alchemia i wywar z traw, tak? Czy nie? Czy ja coś źle gadam? O kurde, w ogóle idę mam tutaj do wytworzenia tych eliksirów. Co jest, idę odwaru w ogóle do stworzenia. Ale, o jest, wywar z traw, tak, wykonaj. Nie robię tego, bo to mega dużo wymaga rzeczy, nie? Mega wymaga składników dużo. A zazwyczaj one są po prostu słabe te odwary, te najlepsze jakie miałem to zrobiłem, chociaż można by było przejrzeć od nowa, bo tutaj może się kilka nowych pojawiło i są fajniejsze niż te, które mam. Dobra, komu mam powiedzieć o tym, że wykonałem taką próbę? Yennefer. I w międzyczasie, słuchajcie, też poszukałem różnych schematów wilka tego, schematów wilka, szkoły wilka. Robiłem to już. Eskel. Otwórz mu żyły i wstaw kaniule. I spotkałem tam. Ustaw eliksiry w podajnikach. Fajne tutaj. Fajne interakcje różne. Chciałem wam je pokazać, ale może najpierw zróbmy tutaj. Gotowe. Próby traw umie. Się natrafiłem na poprzednie jaskinie, w której wykonywano próby traw, i tam była taka mała interakcja i dialogi, ale. Ale to później wam pokażę, no nie będę teraz przerywał cutscenki. Ponury Albert. Środek znieczulający zadziałał? Gdyby nie zadziałał, ból doprowadziłby do szoku i śmierci. Czyli wszystko w porządku? Nie, ale w normie. Podaj następny eliksir. Miałem nadzieję, że już nigdy nie będę musiał tego oglądać. To po co zachowałeś ten stół, co? Geralt, następny eliksir. Co teraz? Teraz wystarczy czekać, aż eliksiry zrobią swoje. Co może zająć całą dobę, albo i dłużej. Wy możecie po prostu czekać, zgadza się. Ale ja muszę utrzymać zaklęcie stabilizujące. Organizm Umy nie jest tak plastyczny jak ciało chłopca, więc bez tego by... Eskel, przepraszam. Czy mógłbyś... Pójść po szmaty się robi. Nie wierzę, że to robimy. Ścieramy żygi z podłogi? Nie. Próby. Jeśli to jest Ciri... Jeśli to zniszczy jej organizm albo pozbawi uczuć, myślałeś o tym? Pewnie, że myślałem. Tyle, że nie mamy innego wyjścia. Teraz już nie, ale pośpieszyliśmy się. Trzeba było wpierw... Panowie, podłoga czystsza nie będzie. A mnie też trzeba wytrzeć.
Geralt. Może lepiej, żebyś ty... Daj spokój, Eskel. Nie ugryzę cię. No chodź. Chipujemy Eskela i Yennefer. Kilka godzin później nie będę miał okazji sobie tutaj pochodzić, bo ja bym dla widza pokazał poprzednie interakcje, bo zaraz niestety obawiam się, że to zapomnę. Ale jest to chyba bardzo ważna cutscenka. Całun rozpada się od środka. Kiedy to się skończy, trzeba je na nowo uformować. Albo umrze. W waszym przypadku podawało się mutageny, ale my użyjemy zaklęcia. Ej, Yen, przysypiasz. Co? Nie, wcale nie. Wcale tak. To zrób coś, żebym nie przesypiała. Nie wiem, opowiedz mi coś. Loda? Znasz historię, jak byłem w Ciri na łyżwach? Opowiadałem ci, jak Jaskier kupił miecz. Opowiadałem ci, jak Jaskier kupił mi miecz? To bym słyszał. Tak? Tuż po tym, jak... Mieliśmy przerwę. Moje miecze gdzieś przepadły. Mniejsza o to, jak to się stało. Jaskier koniecznie chciał, żebym miał broń, więc uznał, że sam mi ją kupi. Przyszedł cały w skowronkach. Najprawdziwsza wiroledańska stal. Tak tanio, że to prawie rozbój. No i oczywiście przy pierwszej paradzie Klinga poszła w drobny mak. Obudził się. Pora zdjąć klątwę. Szybko. Przygotuj filakterium. I co, dowiemy się, kto to jest? Sivir. Czy to Ciri? Arriva. Endir. Nie, nie! Nie pozwolę na to! Zmarł! Geralt, żółty flakon, w mojej torbie. Ale prowizoryczna ta! Cicho! Resuscytacja prowizoryczna. Co, po klątwie? O kurwa, nawet zrespił się ze spodniami. Może to kolejna klątwa i to tak naprawdę jednak Cirilla jest. Avalach, znasz go? Elf NL, wiedzący. Gdzie jest Ciri? Ukryta wyspa mgieł, ale nie jest tam bezpieczna. O kurde, to chyba jesteśmy bliżej zakończona niż myślałem. Szczerze mówiąc. Czego Gon chce od Ciri? Jej krwi, starszej krwi, żeby otworzyć bramy. Nie możemy do tego dopuścić. Czemu ten dziki gon to takie chuje? Gdzie jest ta wyspa mgieł? I oni tak są zniszczyć wszystko. Ty niedobrzy. Nigdzie. Słuchaj, no wiedząc. Nie odczarowaliśmy cię, żeby się bawić w szarady, więc... Brevein Arvein Ziren. Świetlik? Czyli końcóweczka giereczki widzowe to jest. O kurde, ty. Ja myślałem, że naprawdę jeszcze czeka nas tutaj długa, długa przeprawa. Chronić, ale klątwa. Gon nie znalazł wyspy. Jeszcze kwestia czasu.
poza wyspą. Zwietrzy trop. Od razu. Geralt, dość. On jest cały czas o krok od śmierci. Wyjdzie z tego? Nie wiem. Jak widziałeś, nie wszystko poszło zgodnie z planem. Odczarowałam go, ale... Próba zniszczyła jego organizm. Gwałtowne skurcze palców, brak reakcji źrenicy na światło. Widziałem to już wiele razy. Zbyt wiele. Toksyny trwale uszkodziły jego system nerwowy. Nawet jeśli się wyliże, to... Rozumiecie. Dobra, ale ważne, że Ciri mamy. Jadę po Ciri. Chwila. Nie uważasz, że jesteś na winny odpowiedzi? Skąd znasz tego Avalacha? Co Ciri z nim robiła? Yennefer wam wyjaśni. Dość powiedzieć, że powinniście mieć go na oku. To nie jest przyjaciel. Może nie, ale skoro Ciri mu zaufała, to i my powinniśmy potraktować jego słowa poważnie. Słyszałeś, co powiedział. Kiedy zabierzesz Ciri z tej wyspy mgieł, Gon podejmie jej trop. I co wtedy? Będziemy na nich czekać, a co sugerujesz? Co sugerujesz? Ciri nie może uciekać w nieskończoność. W końcu powinie jej się noga, a drugiej szansy nie dostanie. Czas, żebyśmy ze zwierzyny stali się łowcą. Jak Geralt odnajdzie Ciri, przyjedzie tu, a Gon za nim. Będą myśleć, że nas zaskoczą i srogo się zawiodą. Wydamy im bitwę w 5 osób? W sypiącym się zamku? Nie w pięć. Wyjście, poza odsuwaniem czegoś, co i tak jest Leto, Tyris, Keira. Albo magię. Sprowadzę sprzymierzeńców. Dobrze. Sprowadzę tu Ciri i sprzymierzeńców. Jest parę osób, u których mam dług wdzięczności. Jakieś fajne dziewczyny. Same. A wy co będziecie robić? Zajmę się Avalachem. Bez magicznej opieki umrze na pewno. Ze mną ma szansę. Niewielką, ale zawsze. A my z chłopakami naradzimy się, jak powitać nieproszonych gości. Dobra, czas się zbierać. Powodzenia. I pozdrów od nas Jaskółeczkę. Wracaj szybko, Geralt. O, i znowu jest taka fajna sceneria, jak się misja zmienia, jest taki głębia ostrości, nie wiem jak to nazwać. Bardzo fajne to jest w sumie. Nie wiem, czy mogę to odpalić generalnie, żebym miał na stałe w sumie, ale z drugiej strony to bym nie widział nic na odległość większą niż 100 stóp. Pogadajmy sobie może jeszcze z Yennefer, nie ma co tu gadać. Z każdą postacią tutaj przegrałem, słuchajcie. Kiedy znajdowałem różne... Nie, poczekajcie, jakby to ująć. Byłem tak, byłem znaleźć pancerz Szkoły Wilka i natknąłem się na takie coś. Mieczem walczysz czy cepem? Cięcie wyprowadza się z nadgarstka, nie z łokcia. Jeszcze raz. Przerwałeś trening bez pozwolenia. Wiesz, że... Nie przerywaj. To, że krwawiłeś, to żadna wymówka. Zdejmij opatrunek i wracaj do ćwiczeń. Zajmiesz się rano, jak pozwolę odłożyć miecze. Wiedźmin walczy zwykle mieczem srebrnym albo stalowym, ale musi umieć użyć każdej broni. Berdysza, Radziaka, Procy. Dziś będziecie ćwiczyć strzelanie z łuku. Kto chybi do tarczy, robi 50 pompek. Kto trafi tylko 20, ruchy. Kolebiesz się na boki jak trzcina na wietrze. Co to ma być? Głowa równo. Trzymaj gardę. Szybciej, szybciej! Po bastionie krąży duch chłopca, który tu trenował i który tu zginął. Muszę pochować jego szczątki. Może wtedy odejdzie. Róg, coś się dzieje. Coś złego. Macie się schować i czekać, aż wrócę. Tak, wiem, że trenowaliście walkę mieczem. Tyle, że wciąż gówno umiecie. Włazić między skały i mordy w kubę. Widły. Żaden pogrom się bez nich nie obejdzie. Piory będą próbowały mnie powstrzymać. Trzymaj się, mały.
To jest jedna sprawa. Druga sprawa jest taka, że byłem drugi raz wykonywałem misję związaną z poszukiwaniami pancerza. I tym razem natknąłem się na takie coś. Na starego Alberta i gdzieś tutaj jakieś miejsce, w którym przeprowadzano kiedyś, dokładnie chyba tutaj na mapie, przeprowadzano kiedyś próby traw. Ten zapach, mutageny, tyle lat minęło, a wciąż mnie mdli. Stół do przemian. Podobny do naszego ponurego Alberta, tylko jeszcze bardziej ponury. W laboratorium tu przygotowywano eliksiry, czy raczej trucizny. Nie mam pojęcia, do czego to mogło służyć. Ale może i lepiej. Kać do parzenia ziół. Pamiętam te ich herbatki. Ten zapach. Mutagenu przygotowywano zioła. Księżyca, wilcze jagody, tojad. Co zielone, to zdrowe. Dobra widzowie, znajdujemy się aktualnie przy wykrzykniku. To główny wątek będziemy robić teraz przez najbliższe wszystkie odcinki praktycznie. Nic za bardzo tutaj do roboty nie zostało. Natomiast udawałem się po tych miejscówach, szukając też różnych wiedźmińskich schematów, bo jak się okazało, nie do końca wszystkie znalazłem. Musiałem jeszcze tutaj w parę miejsc się udać. Przy okazji też znalazłem szkoły Gryfa schemat, który będziemy mogli założyć na następnym poziomie, tak żebyśmy tutaj na ostateczny plan, który zakłada, że wszystkich sprowadzimy do Kermoren, będziemy w 100% gotowi. Ale natknąłem tutaj na jakiś wykrzyknik, nie wiem co tu się dzieje, nie wiem kim są ci rybacy i o czym z nimi będę dyskutował, ale widzę, że mogę z nimi porozmawiać. Sprawy mamy do ciebie, ale nie ma co stać na deszczu. Chodźmy do mnie, tam pogadamy. No dobra, raczej rybak mi nie sprzeda tutaj luja ogłuszacza za skrońca. W czym rzecz? Widziałeś ten pagórek za wioską? Od wieków nigdy nic na nim nie było. Aż budzimy się pewnego dnia, a tam wieża stoi. No i od razu zaczęło prać piorunami, jakby sam nagle far przypłynął. Do tej pory nie przestaje. Trzeba coś zrobić z tym sztormem, bo przy takich falach ani na połów, ani w bój wypłynąć. Próbowaliście tam wejść? Czy próbowaliśmy? Tego ranka, co się wieża pojawiła, od razu poszliśmy prawie całą wioską. Żeby przywitać właściciela, jeśli w pokoju przybywa, albo go przepędzić, jeśli ma złe zamiary. Pukamy, stukamy, ale nikt nie odpowiada. No to żeśmy drzwi otworzyli i nagle wszystkim kolana zmiękły. Czemu? Bo tam za drzwiami się pokazało coś jakby tafla wody, tylko pionowa. W życiu czegoś takiego nie widziałem. Druid powiedział, że te drzwi są magiczne, a potem wziął 5 śmiałków i weszli. Ale do tej pory nie wrócili. No dobrze, sprawdzę tę wieżę. Jak tam będziesz w środku, rozejrzyj się za ludźmi z naszej wioski. To było 6 dobrych chłopów, szkoda ich stracić. Pozbieramy co zostało. Niech cię Hemdal prowadzi. Możemy wykonać tę misję, czemu by nie, wieża znikąd. Ja już miałem zaznaczoną wcześniej tę misję do wykonania. Ale w sumie chciałem iść teraz wątkiem głównym, ale mamy, widzę, wściekłe pięści, misję do wykonania. Mamy misję do wykonania wieża znikąd. Szczerze mówiąc, myślę, że zrobimy sobie dzisiaj te dwie misje. One nie powinny jakoś zająć mega długo, dużo czasu, tak mi się wydaje. Chociaż ta wieża znikąd, z tego co kojarzę, sprawiała mi, kiedy ostatni raz ją wykonywałem, nie lada problemy niestety. No bo był tam ciężki wojownik do pokonania. Jak grałem, właśnie to jest jedyna postać i jedyny potwór, dzięki któremu musiałem zmienić poziom trudności, bo po prostu nie dało się go pokonać, jak ostatnio grałem. Wieża znikąd. No nie kojarzy mi się niestety dobrze ta misja. Przez nią nie dostałem achievementu. Ale może tym razem się uda, może tym razem jestem bardziej ulepszony, może to jest... Ale w ogóle na który poziom jest ta misja? Mam nadzieję, że na niższy niż jej mój, bo wtedy i tak to... A, na 30. No dobra, ale teraz jestem mądrzejszy. Mamy petardy, mamy oleje, mamy znaki, mamy ulepszenia zajebiste. Jestem dużo mądrzejszy niż jej byłem kiedyś.
Może nie tak rozumiem, ale na pewno w gierce, no nie? Także... Wydaje mi się, że może tym razem nam się uda. Zaraza. O to mu chodziło z tą wodą? Że portal po prostu? O, witam, witam. Portal się zamknął. O, proszę, a mogę zmedytować? Bo nie mam tego. Mogę, dobra, jeszcze się nie odpaliła tutaj walka. Wyglądała na mniejszą. Dobra. No, super. To... Już opuszczam. Nie no, wariacie. Masz przejebane. Walę cię na dziurę. No jak to? O kurwa! Dobra, ty, jakiś łatwy ten golem. Może to nie ten golem. Nie wiem, jak kiedyś przechodziłem tą misję, to naprawdę musiałem wyłączyć poziom trudności. Ale może miałem za niski poziom, a teraz naprawdę przechodzę tą gierkę na mega maxa. Czyszczę wszystkie znaki zapytania praktycznie, jak gdzieś tam napotkam. No przesadzam z tymi wszystkimi znakami zapytania, ale chodzi mi, czy faktycznie znaki są... No, znaki są czyszczone. I znaki są też używane tutaj, w gierce. Plus mamy super oleje, plus mamy zajebiste eliksiry poulepszane. Bułka z masłem się wydaje. W miarę. Plus mam to leczenie, kiedy w razie czego bym je one-shotował, to mi HP powróci. Powinien być S. Zwykły golemik do pokonania. Jakich sporo już spotkaliśmy na naszej drodze tutaj wiedźmińskiej. Widzę fajne skrzyneczki. Ja już nawet nie patrzę, co ja go biję. Ja już patrzę. A, tutaj są te tafle wody. I oni przeszli przez portal, a potem się cofnęli? No to wygląda. Ty, to ja mogę stąd wyjść teraz portalem? No, aż mi wstyd, nie wiem jakim cudem. Wtedy mi się nie udało pokonać tego golema. O, już idę wariacie, poczekaj. Tutaj trzeba pozbierać różne rzeczy. Kamień runiczny Zoria. Może być, może Hattori mi połączy te wszystkie kamienie runiczne i zrobi z tego dużo, dużo lepsze kamienie runiczne. Bo my musimy tutaj poulepszać nasze miecze, nasze pancerze i tak dalej. Bo tutaj nie mam w ogóle praktycznie pozakładanych żadnych fajnych rzeczy na te miecze. Dostaliśmy jakąś kuszę, ja bym chciał zobaczyć, co to jest za kusa. Lepsze jest, to załóżmy pewnie, że tak. Jeden obrażenia, niby tylko jeden obrażenia, ale... Tutaj, jestem tutaj. Po jednym i... spotkali golema. I generalnie zestakuje się to fajnie. No już idę, wariacje, spokojnie. Ale w ogóle jestem jakiś dzisiaj wybity z rytmu, nie wiem dlaczego. Czuję się mega taki energiczny i mega mi się chce robić różne rzeczy, a mimo tego jakoś mózg nie funkcjonuje. Pewnie też spotkali golema. Dobra, mogę do niego wejść, czy sobie tak pogadamy przez ścianę? Dzięki Bogom. Miałem szczęście, że akurat byłeś w Kowirze. Przysyła cię król Tancred, czy towarzystwo magiczne? Ani jedno, ani drugie. Nie jesteśmy w Kowirze, tylko na Skelligen. Wynajęli mnie miejscowi, bo twoja wieża sprowadziła sztorm na ich wyspę. Na Skelligen? Czyli przeteleportowaliśmy się. Jest gorzej niż myślałem. Ale jaka w ogóle potężna magia, że on cały budynek jakoś tepnął. Golem, który mnie zaatakował, wyrwał ci się spod kontroli i uwięził cię tutaj. Nie, to nie tak. Golemy są jednym z zabezpieczeń wieży. Częścią defensywnego regulatora magicznego. Co? To rodzaj systemu ochronnego. Zakłada, że wieży może używać tylko jej właściciel. Kiedy wykryje intruza, zamyka wszystkie pomieszczenia i odmawia dostępu. A ponieważ żaden z nas nie jest właścicielem, mnie zaatakował golem, a ty tkwisz za kratą. Możemy coś zrobić, żeby uniknąć kolejnych atrakcji? Trzeba wyłączyć defensywny regulator magiczny. Poprzedni właściciel napisał kiedyś traktat o zdejmowaniu podobnych blokad, globalne otwarcie Gottfrieda. Kopia na pewno jest gdzieś w wieży. Przynieś mi ją, a spróbuję złamać zabezpieczenia, odesłać cię do domu i zabrać wieżę z powrotem do Kowiru. Te ciała, które tam leżą, to byli ludzie z pobliskiej wioski.
Przyszli tu parę dni temu. Zdziwiłem się, bo mieli dziwne stroje, ale do głowy by mi nie przyszło, że przenieśliśmy się na Skellige. Było ich kilku. Przewodził im druid. Wieża ich ostrzegała, ale nie posłuchali. Gdyby im zaproponowała po rogu piwa i ładnie poprosiła, to może by posłuchali. Ale na Anskellig wszyscy śmieją się z ostrzeżeń. Widziałem w życiu różne cuda, ale wieża, która sama się teleportuje, to dla mnie nowość. Próbowałem złamać zabezpieczenia defensywnego regulatora magicznego na własną rękę i musiałem popełnić jakiś błąd. Potem pewnie otworzył się portal, wyrzucił nas na Skellige, to z kolei wywołało zakłócenia elektromagnetyczne i stąd sztorm. Sztorm, który zobowiązałem się przegnać. W takim razie musisz znaleźć globalne otwarcie Gottfrieda. A tam zobowiązałem, no nie wiem czy mi zapłacą. Najwyżej wykonuję dla nich przyjacielską usługę. Czarodziej i rezydent na dworze w Pomwani. To miała być moja nowa siedziba. Kupiłem ją na aukcji. Jak to kupiłeś wieżę? Należała do Gottfrieda Stamfelda, słynnego czarodzieja. Kiedy umarł, została zlicytowana przez jego spadkobierców. Żaden z nich nie chciał sprawdzić, co wuj Gottfried trzymał w dziwnych kolorowych słoikach i czy to przez ich zawartość stracił węch i lewe oko. Wystawili wieżę wraz z niezbadaną zawartością w okazyjnej cenie. Żal było nie wziąć. No racja. Dobra, pora stąd wyjść i odesłać wieżę do domu. Gdzie znajdę ten traktat Gottfrieda? Jakieś wskazówki? Logicznie byłoby zacząć od biblioteki. Klucza poszukaj w laboratorium. A gdzie to jest? O, ale bym se w Tarkowa zagrał. Przeciwko to laboratorium. Dlaczego ten Tarkow jest tak zepsuty? Tylko pamiętaj, jesteś tu intruzem. Wieża na pewno będzie ci utrudniać. Zobaczymy, kto będzie dla kogo twardszym orzechem do zgryzienia. Ale nie wiem, czy to ostatnia aktualizacja w Tarkowie. Trzymy się po fali. Dobra, dobra, przestań mi tu gadać. Albo... A w ogóle trzeba poczekaj. No tak, tak, zniszcz barierę, tak. Proszę odblokować mi barierę tego. Przejście, dobra. A ty, to swoje nie mogłeś odblokować? Nie wiem, dziwne, dobra. Chciałem powiedzieć, że tego, że ostatnia aktualizacja albo moich sterowników, które zaktualizowałem, albo giereczki. Korytarze zostały zalane. Sprawiła, że tego. Sprawiła, że faktycznie Tarkow zamiast 100% procesora zużywa tylko 70%, natomiast nie naprawiło to FPS-ów. Raczej są tak samo beznadziejne. Ale przynajmniej zużycie procesora spadło, jest jakiś plus. Coś się zadziało, może będzie w stanie gra chodzić na więcej niż 60 FPS-ach. Już tak testowałem, mniej więcej no średnio chodzi na tak 60 FPS-ach. A ze streamem to już pewnie w ogóle generalnie będzie do kitu. Ale to akurat na mapie, która nazywa się Lighthouse. Tam ludzie mówią, że to jest generalnie zepsuta mapa, więc... Tak bym generalnie to... Nie za bardzo sugerował się tą jedną mapą. W każdym razie zapraszam widzowie na streamy. Tam co my gramy czasem w różne też gry. Jump King, Tarkovic. Takie różne cudeńka. Teraz planuję sobie ograć The Jedi Fallen Order. Nie wiem, czy to nagrać w ogóle jako serię tutaj, czy nagrać to, czy zacząć grać w to na streamie. Chciałbym sobie przejść tą gierkę na najwyższym poziomie... O kurwa. Na najwyższym poziomie trudności najlepiej bym przeszedł tą gierkę. No ale no, to nie będę przechodził gry na najwyższym poziomie trudności na odcinkach, nie? W takim bądź razie musiałbym palić jakiś tam lekki poziom trudności, bo wiem, że Jedi Fallen Order jest faktycznie mega ciężką grą. Tak generalnie. Na najwyższym poziomie trudności. Nie to co Wiedźmin. Tutaj Wiedźmin przy tym Jedi i tak dalej to jest... Pikuś. A co dopiero przy tych, czy jakimś... Dark Soulsach, czy coś takiego. Chciałbym kiedyś przejść Dark Soulsy, ale obawiam się, że niestety zabrakłoby mi umiejętności i cierpliwości przede wszystkim, żeby to przejść na najwyższym poziomie. Tam, nie wiem, czy tam są poziomy, ale chodzi mi o to, że...
Że na najtrudniejszym modzie, jakim można. Krowa. Ale coś czuję, że niestety nie dałbym rady. Chyba znalazłem jedną obywatelkę, która tu przyszła. Czy mogę roz... Chodź tu, kurwa. Ty. Nieśmiertelna. Będzie ją bije z miecza srebrnego. No. A! Co ma w środku? Mylęce z kurem. Myślałem, że coś ciekawego może mieć, nie wiem. Co pomyślałem, że to może jakaś wyjątkowa krowa, która coś zawiera w środku. Rozszarpany na strzępy. Nie wiem, czemu ja mówię o Tarkowie w ogóle, nagrywając Wiedźmina. Trochę to jest dziwne, że ja gadam takie rzeczy, ale no w sumie to jest jedyna forma komunikacji. Kimkolwiek. Ten kanał. Na mój drugi kanał wrzucam takie mega profesjonalne rzeczy. No a na Twitchu... To pewnie ten klucz. Streamujesz pewnie 10 godzin, więc... Jeżeli coś powiesz, to dotrze to do dwóch osób. Tutaj faktycznie ma jakieś takie ra... Co to było? Jakiś gościu. No tutaj ma realne faktycznie dotarcie do kogoś. Jedyne możliwe, jakie mam. Nie za duże, to prawda, aczkolwiek jakieś tam jest. Mniejsze kamienie glifowe się przydadzą. I co teraz? Musimy wyjść z biblioteki? Okej, musimy zanieść ten klucz do... A nie, musimy wejść do biblioteki, no tak. A, czyli tutaj musimy, okej, czyli tutaj musimy użyć klucza, tak? Dobrze, a to kminie? Tak jest, odblokuję, okej. Dobra, intenty, tutaj przyniesiemy mu książeczkę, którą potrzebuje. Alchemia w rozwiązaniach praktycznych, tom trzeci, to nie to. Kurde, żeby znaleźć... Księskie rody Kowiru. To żebym samej kurwicy dostał z szukaniem tych książek, tak naprawdę. Uuu, ale tutaj widzę, zostanie solidny mi to wynagrodzone. Trzeba szukać dalej. Ja bym każdą kioskę musiał przejrzeć. Za wielką osłoną. Intersekcje a linie geomantyczne. Nie tego szukam. Mega dużo tych znajdujemy. Kamieni runicznych. O, globalne otwarcie Gottfrieda. Globalne przeczytaj. Otwarcie Gottfrieda. Yes. Defensywny regulator magiczny, w skrócie DRM, jest w wymienionej wyższej grupie zabezpieczeniem zdecydowanie najtrwalszym, najbardziej skutecznym i najtrudniejszym do przełamania. W celu rozpoznania jednostki zarządzającej wykorzystuje portal zamontowany przy wejściu do obszaru, który ma ochraniać. Portal, przepuszczając wiązki energii magicznej przez ciało wchodzącego weń osobnika w czasie krótszym niż mrugnięcie oka, jest w stanie ustalić, czy wchodzący ma cechy cielesne identyczne z tymi posiadanymi przez właściciela, włącznie ze strukturą gałek ocznych. A co jakby na przykład, nie wiem, się najebał i mu się to zmieniło? Zgaduję, że nie poznamy tu odpowiedzi. Z tego względu zagrożenie jest, że do środka chronionego obszaru dostanie się jednostka niepowołana, zostało ograniczenie jedynie do mimików. DRM jest więc bardzo silnym zabezpieczeniem, a jedynym sposobem na jego przełamanie jest zastosowanie formuły magicznej znanej jako globalne otwarcie Gottfrieda, w skrócie GOG, nazwanej tak na cześć twórcy, której treść znajduje się poniżej. Oczywiście GOG to jest platforma. O kurde! Wygląda, jakby się udusił, cholerne zwierzę. No to gazu, biegnij no. Chciałem powiedzieć, że GOG to jest oczywiście platforma... Platforma twórców, z tego co pamiętam, właśnie Wiedźmina. Że GOG jest tutaj posiadany przez CD Projekt Red. Albo ściśle współpracują, ale wydaje mi się, że oni w ogóle posiadają GOGa. A GOG to jest platforma podobna do Steama, tak? Gdzie można kupować gry i tak dalej, jakby ktoś nie wiedział. Jaki był tytuł? Globalne otwarcie Gottfrieda. Traktat. Dobra, zaraz wracam. Nie no, mam już, mam. Znalazłeś księgę? Jaki był tytuł? To chyba to. Tak, zgadza się. GOG. Cofnij się trochę. Muszę wyłączyć barierę. No, nareszcie. Łatwo poszło.
Najtrudniejsze jeszcze przed nami. Trzeba się dostać do serca wieży i rzucić zaklęcie dezaktywujące. Wieża na pewno zrobi wszystko, żeby nas powstrzymać. No to prowadź. Prowadź, prowadź, tylko tutaj jeszcze było coś do podniesienia. Gnom jest w fawole. No to idziemy? Jak ty się nazywasz w ogóle? Zigobunt? Zigobunt? No tak. Jejciu, ile to jest kamieni tych runicznych, co jest? Przecież ja tu kurwa przyjdę tak bogaty w kamienie runiczne. Żywiołak ziemi! O kurwa, to solidne... O nie! To może nie był tamten żywiołak, tylko ten żywiołak był tym prawdziwym zagrożeniem. To ostatnio. O kurwa! To ostatnio spotkałem i dlaczego musiałem resetować gierkę. No ten wydaje się jakiś mocniejszy. Napierdala mnie piorunami. Skurwysyn. Łe! A, dobra, go też napierdala piorunami. Wieża. Dobra, to trzeba właśnie baitnąć, pa. I cyk. Nie weszło akurat, ale plan dobry chyba mi się wydaje. Cyk, tak jest i unik. Dobra. Bułka z masłem. Ile rzeczy tu pozbieramy? Zbieraj, zbieraj. Te książki też można posprzedawać, więc... Tak czy siak, zbierańsko. Zigobunt. Zigobunt. Już po robocie? Formuła z traktatu Gottfrieda zadziałała. Już po wszystkim. Gdybyś się tu nie zjawił, pewnie dalej siedziałbym za kratą. Przyjmij ten drobiazg w dowód wdzięczności. Mamy nogi bolą. Dzięki, chociaż wystarczyłoby, gdybyś uspokoił sztorm i zabrał stąd wieżę. Już się robi. Gdybyś był kiedyś w Kowirze, wpadnij do pułwani. Aburagi Varater. Zaraz, co ty robisz? Chyba nas wypierdala z posiadłości. Chciałbym wyjść drzwiami. Tak nawet lepiej. Księżycowe ostrze dostaliśmy, pomniejszy kamień runiczny. Wiecie ile mam kamieni runicznych? Aż bym kurde sprawdził. O kurde. Całkiem sporo, one są mega dużo warte. Jesteśmy fest bogaci, nie? Jakbym to sprzedał, to jest, nie wiem, z 50 koła ja mam feku. Luźno, myślę. Żyjesz? Cały jesteś? Cały, tylko przemoczony. Nauczysz mnie latać? Może innym razem. W życiu takich cudów nie widziałem. Hukło, błysło. W jednej chwili wieża znikła, a ty spadłeś z nieba. No i sztorm jak ręką odjął. Mówiłem, że trzeba zatrudnić Wiedźmina? Co fachowiec, to fachowiec. A za fachową robotę należy się zapłata. Zgadza się. Wiedziałem, że na Anskellig mieszkają uczciwi ludzie. Gdybyś był kiedyś w okolicy, zajrzyj do nas. Zawsze chętnie cię ugościmy. Dzięki, bywajcie. Co dostałem? Ile pieniążka? Pewnie jakieś grosze? Chociaż z drugiej strony to była misja na level tak zwany 30. Zaczekaj, Wiedźminie. Więc wydaje mi się, że... Znalazłeś w środku mojego brata Hurna. Poszedł do wieży. Mogliśmy trochę dostać. Pieniążka. Znalazłem, wszyscy nie tak, żyją. Znalazłem. Przykro mi, ale wszyscy nie żyją. A mówiłem mu, żeby tam nie szedł. To mu się zachciało chwały. Chodź do domu, Mial. Nie ma co tu stać. Bywaj, Wiedźminie. Jeszcze raz dzięki za pomoc. Bije z bogami. Jeszcze mam jakąś tu... O kurwa, jakieś zakłysłem powietrze. 65 koron. Nieźle. Nieźle. Ale gościnnie, widzę. Lecimy. Dobra, co miałem powiedzieć? Miałem powiedzieć, że mam jeszcze jedną misję do wykonania. Taką poboczną mi się wydaje, którą możemy wykonać. I to są wściekłe pięści na Skellige. Mamy też zleceń kilka. No ale teraz to może nie róbmy tych zleceń. Mamy też przeszukiwanie jakiejś szkoły wilka, szkoły kota.
Nie graj z bogami, poszukaj skarbu. Nie, tego się nie da wykonać, nie wiem jak to się wykonuje. Próbowałem to wykonać, ale to jest gdzieś ukryty ten skarb i to jest jakieś tam wejście. Nie chciało mi się tego robić, a to jakieś gówno jest. Czy tam... jakieś tam po prostu ukryty skarb. No i tyle by było. To mi się wydaje, że wykonamy sobie misję nie towarzysze broni, tylko wściekłe pięści. Spróbujemy zostać mistrzami z Kelligiem. Mam nadzieję, że się uda. Zmierzmy się zatem z Grimmem. Mam nadzieję, że mamy tutaj szybką podróż i znacznik szybkiej podróży zaraz przy tych ziomkach. I na to wygląda, że tak faktycznie jest. Tu mam chyba całą w ogóle tablicę do ściągnięcia, bo nie wiem, czy tu kiedykolwiek byłem na tej wyspie. Nie wiem, co to za wyspa, nawet dobrze nie spojrzałem. Poka, poka. Byłem tu... A, to jest główna wyspa. Tak, ale tutaj widzę, nie pościągałem w ogóle tej tablicy ogłoszeń. Chyba, że coś się nowego pojawiło. Zlecenie potwór na trakcie. Nie chce mi się tego czytać. Upiór z Elderbergu. Na który to jest poziom misja. Chciałbym zobaczyć to. Na 17, no to myślę, że też będziemy mogli wykonać w sumie to. Ale najpierw wykonajmy te wściekłe pięści. Chociaż, nie no, najpierw wściekłe pięści, tak jest. A tutaj w ogóle jest jakaś karczma, nie wiem, czy kiedykolwiek byłem w tej karczmie. Bym w sumie, może, no, kurwa, może w tego pograł. Panowie, akurat teraz? Może karty pograł. Zobacz, no co morze wyrzuciło. Ej, ty, do którego klanu należysz? Do żadnego. Jestem z kontynentu. Tu piją tylko wojowie ze Skellige. A co wy tu robicie? Na wojów mi nie wyglądacie. Prędzej na pastuchów. Na Skellige każdy rodzi się wojem. Choćby przyszedł na świat w szałasie. Ale ty tego nie rozumiesz. Na kontynencie każdy jest czyimś tralem. Do kogoś się łasi. Jak pies, co pod stołem o resztki skomle. Kto podróżnego pod dach nie przyjmie, ten hańbą się okrywa i wstydem. Ojciec was nie uczył? Uważaj, co mówisz o moim ojcu, Jorund, bo pójdziesz spać pod kurhamem. A ty, obcy, zapamiętaj. To nie Kertrolde, a my nie Ancrate. Nie chcemy tu gości. Pu! Starą wam dupce. Ciebie podróżni nie drażnią? Drażnią mnie głupcy, niezależnie od tego, skąd pochodzę. No to mam wiele wspólnego. Jorund, syn Zygwalda. Jak nie masz z kim wypić, usiądź ze mną. Podzielę się miodem i opowieścią. A czemu by? Właściwie nie. W sumie nigdy z nimi gadałem. Pierwszy raz widzę taką interakcję. Może usiądziemy i zobaczymy, co tu się dzieje. Co ma ciekawego do powiedzenia. Może partyjka Gwinta jakaś taka niespodziewana. On zlecenie na potwora ma. Ale to mam go zaznaczonego, prawda? Na mapie. To przyjdziemy sobie tu później, jak on ma to zlecenie. Nie chce mi się teraz z nim gadać. Róbmy po kolei tę misję. Tak jest. 17 poziom, upiór z Elderbergu. Dobra. Na razie pogadajmy z karczmarzem i róbmy po kolei tę misję. Żebyśmy się tutaj nie pogubili. Myślałem, że dzisiaj popcham... A, już grałem z nim Gwinta. Myślałem, że dzisiaj popkamy trochę, ale może to było przed Reduxem. Chociaż wątpię. Pokaż towary, może masz jakieś karty. Masz kartę, już posiadam wszystkie, ale i tak kupię. Nie wiem, czy to się... stakuje, czy nie. Dzięki za przemiłą. Tak, tak, bo jeżeli wykonujemy misję widzowie tego, nie? Także tutaj trochę. To się gubimy i to co chciałem powiedzieć, że myślałem, że dzisiaj wykonamy wątek główny, ale widzę, że niestety chyba nie starczy czasu. Szczególnie, że jeszcze to zlecenie doszło. Witaj, znasz mnie? Słyszałem o tobie. Zaraz. Coś mi się obiło o uszy. Słyszałem, że organizujecie tu walki. Dobrze słyszałeś. Jeżeli chcesz, możesz się popróbować. Kim jest mój przeciwnik? Ciekawski jesteś. Grimm jest drwalem. Całą zimę spędza na karczemnych bójkach. W tym sezonie próbował sięgnąć po tytuł mistrza. Ale dupa blada, nic z tego nie wyszło. Jestem gotowy do walki. W
takim razie walczcie bez litości, a pamiętajcie o honorze. Generalnie to jest mega nie fair, przecież Wiedźmin jest dużo szybszy od tych gości. Wydaje mi się, że powinni... O kurwa, ale... O nie, to on szybki jednak jest. Ale tak generalnie mówiąc, że to jest mega nie fair, wydaje mi się, że tak... Dobra, skupiam się, bo on mnie rozdupcy. Że mega nie fair i powinny zakazać Wiedźminom walki, ale to oni w sumie organizują to, co im się będę wpierdalał. Kurwa. Ty, najebie mi. Ale mi wejdzie chyba te ratowanie życia adrenaliną. Wydaje mi się, to jest fajne na te walki. Dużo pomaga. Dobra, kontra. Mam myszkę mini jedną sekundę. Pyk. To, że chcą te ciosy, to mam czas reakcji. Myszka jest szybka. O kurwa. Pyk, żebym... Ja zawsze... Ja... O, dobra. Ja, bo ja się lubię przy tej końcówce zawsze wywalić na plecy. Gdybyś chciał dalej stawać do walki na pięści, to możesz walczyć z Einarem. Pewnie, że tak. Nawet mnie tu tego Einara. Tylko nie jest tutaj w sumie, w tej wiosce. Nowigradzkie korony 70? A ja w ogóle miałem... A nie, to chyba zawsze dostaję za wygraną 70 nowigradzkich koron. Tutaj nie ma zakładów. No i co, zostaniemy z mistrzem Skellige, taki jest plan, no nie? Raczej nam się uda, jesteśmy Wiedźmakiem. Trochę nie fair, ale co? Mieliśmy przejebane, jak byliśmy młodzi w sumie. Coś za coś. Czekacie na chętnego do walki? Witaj na naszym turnieju, Wiedźminie. Einar czeka na przeciwnika. Chcesz się z nim zmierzyć? Tak, tak. A kim jest Einar? Einar wygląda na niezłego zabijaka. To Benkarci, syn Lugosa Szalonego. Wdał się w ojca. Będziemy się bić czy gadać? Powiedz Einarowi, że jestem gotowy. Niech to będzie czysta i piękna walka. Jeśli zwyciężysz, czeka cię pojedynek z naszym mistrzem. O. Walczcie! Jak najbardziej, tylko oni są strasznie szybcy. Od razu garda? Dobra. No, to już nie są przelewki. Generalnie Skellige to już ma lepszych wojowników niż na kontynencie, to prawda. Trzeba im przyznać. Ale no nadal nie jest to ciężkie. Wydaje mi się, że fajne były te walki z Wiedźmina 2, których musiałem kliknąć odpowiednie przyciski, jakie mi się pojawiały na ekranie. Nie wiem, jakieś to bardziej mnie bawiło. Tutaj klikanie jest jednego tempego przycisku non-stopper. Wydaje mi się to w miarę nudne. W ogóle 3 ciosy jestem w stanie zadać? 3 jestem w stanie zadać. Trzymaj, ja tylko 2 zawsze zadaję. Raz, 2, 3. Raz, dwa, trzy. Może tylko temu przeciwnikowi. Raz, dwa, trzy. A teraz nie mogłem. No dobra. To się nie nam... Piękna, tak. O kurwa. Czas na kolejne wyzwanie. Jeśli nie boisz się pojedynku z mistrzem, Olaf będzie czekał na ciebie na Anskellig. Pewnie, że wygrywam tytuł mistrzowski w tym odcinku, tak o. Gdzie tu jestem znacznik szybkiej podróży. Wypróbuj swoich sił w walce z mistrzem Skellige. Nie wypróbuj, tylko rozdupcę go w pół. A to jest jakiś wykrzyknik. Od razu wykonajmy wykrzyknik. Znaczy wykonajmy. Porozmawiajmy tutaj z ludźmi, którzy jakiś problem mają. O co chodzi? O moją narzeczoną i braci. Mikkel i Ulf popłynęli na Hindarsfjall po Agdę. Ślub za parę dni, a ich ciągle nie ma. Niedawno był sztorm i... Boję się, że mogło ich znieść na skałę przy Faroe. Nie jeden już tam stracił życie. Normalnie sam bym wypłynął na poszukiwania, ale muszę dopilnować, żeby przygotowano wesele jak należy. Powiadają, że Skelligijczykowi nie godzi się prosić o pomoc, ale nie mam wyjścia. Pomożesz mi? Poszukasz moich bliskich? Za... Pewnie. Rozejrzyj się. Myślałem, że będę miał opcję za odpowiednią zapłatą. Cena honoru nazywa się misja, jak na którą jest poziom na 14. Wykonamy ją? Ale oczywiście nie teraz. Kontynuujmy sobie nasze wściekłe pięści. Nie byłem przygotowany na to, że będę teraz nagrywał odcinek, to szczerze mówiąc.
A swoją... Tu jest jeszcze jakiś wykrzyknik. O kurwa. Same wykrzykniki tu są. A to nie jest ten wykrzyknik związany z tą? Z wieżą? Tak mi się wydaje, że już nie powinno być tego wykrzykniku. Ale może nie, może się mylę. Nie chyba. O kurwa, to same wykrzykniki i same misje. Ja myślałem, że już tu końcówkę mam, że zero misji, wszystko wyczyszczone jest. Do sna, wszystko porobiłem, każdą misję. Na Anskellig od wieków jest tradycja, że młodzi mężczyźni muszą przejść szlak. Dopiero wtedy stają się prawdziwymi wojownikami. Możesz powiedzieć coś więcej na temat tej próby? Wszystkiego na temat szlaku wojowników dowiesz się od starego Gunara. Jest mistrzem ceremonii. Mieszka u podnóża góry Aardvark. Szlak bohaterów, no. No to będziemy mieli jednak co robić. Ja szczerze mówiąc myślałem, że będziemy wykonywać te misje... Serio, myślałem, że nawet dzisiaj już zdążymy wykonać te misje Towarzysze Broni. Ja sobie poulepszę zbroję i możemy lecieć na ostateczną misję, po te ostateczne misje, tym ostatecznym wątkiem. Ale ni chuja widzę. Co jeszcze przez 3 odcinki najbliższe będę tutaj robił. Zadanie poboczne. Zazwyczaj takie turnieje odbywają się w karczmach albo na ulicach, a wy macie arenę. Królowa Birna ofiarowała swoje klejnoty na jej budowę. Fyta. A gdzie jest Olaf? Pojawi się, gdy będzie miał przeciwnika. No to ma. Chcę zmierzyć się z Olafem. Walki na pięści są tradycją Skellige, a tutaj na Anskellig ta tradycja jest szczególnie poważana. Co to za tradycja? Na Anskellig żył kiedyś Duns Niedźwiedź, który zabijał monstra gołymi rękami. To turniej na jego cześć. Zgadzam się walczyć na śmierć i życie. Jak się nazywasz? Geralt z Rivii. Geralcie z Rivii! Wejdź na arenę! Poczekaj, jak to na śmierć i życie? W tej walce spotkacie zaszczyt pojedynku z mistrzem mistrzów. Jaki kurwa mistrzem mistrzów? Ty, to ja walczę z mistrzem, a później z mistrzem z mistrzów, a potem z mistrzem mistrzów z mistrzowów. Wszystkich mistrzów, kurwa. Ty, no, powinien być chyba jeden mistrz, tak mi się wydaje. A, nie, bo my wykonaliśmy wszystkie wściekłe pięści, dlatego później będziemy mogli potencjalnie walczyć z mistrzem mistrzów, czyli... No tak, 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 czyli gościem, który pokonał wszystkich wszędzie. Przelana na tej arenie krew świadczy o sile klanu. Ten, kto dzisiaj zwycięży, zostanie mistrzem. Ale każdy, kto ma odwagę walczyć, jest bohaterem. Zaraza. O. A więc to jest Olaf. Nie no, mam niedźwiedzia pięściami pokonać, kurwa. Ale heca. Prawy wstrzenę niedźwiedziowi. Nie wiem, czy to by było w ogóle możliwe z małym niedźwiadkiem. Chociaż może, jakbyśmy tak... fasolił. A znaki? A, nie mogę. Muszę uczciwie wygrać z Olafem. Ale jak mam wygrać uczciwie z Olafem, jak Olaf jest nieuczciwy, bo ma 800 kg masy tłuszczowej i mięśniowej też. Jeszcze kły wielkości mojej kurwa ręki. Olaf został pokonany w uczciwej walce. Czy jest jeszcze ktoś, z kim mogę się zmierzyć? Na Skellige pokonałeś już wszystkich, którzy byli do pokonania. Jesteś mistrzem Skellige. Pochman. Możesz być z siebie dumny. A ja bym chciał być mistrzem wszystkich mistrzów. Jestem w stanie być. Obserwowałem cię i widzę w tobie ogromny potencjał. Może chciałbyś przejść z amatorstwa na zawodostwo. Jak najbardziej. Ale kolejne walki? Nie rozumiem, co masz na myśli. Szukam kogoś, kto będzie w stanie zdefinizować mistrza mistrzów. Tak, tak. W tym momencie tytuł należy do pewnego mieszkańca Skellige. I tylko ty możesz go pokonać. Musisz jedynie odpowiedzieć sobie na pytanie, czy czujesz się na tyle mocny, by popłynąć na Skellige i rzucić wyzwanie mistrzów. Ja jestem na Skellige, wariacie. Ale czemu nie? Mogę spróbować. Znakomicie. Na wyspie Speaker Rock znajduje się arena, na której walczy aktualny mistrz mistrzów.
Uprzedzę ich, że przybędziesz, żeby rzucić mu wyzwanie. Generalnie... pamiętam, że mówiłem wcześniej, że to jest trochę nie fair, że my jesteśmy Wiedźminem i walczymy. Bo ludzie zwyczajnie w świecie mają mniejsze... A tu co to jest za misja? Mają mniejsze szanse rozmawiać z... A, szlak bohaterów. Ale co mają powiedzieć ci, co się zmienili, kurwa, zmierzyli z tym? Z Olafem. To jest dopiero nie fair walczyć z niedźwiedziem jebanym. Dobra, nowigradzki korony 90. Coś tam zawsze sobie wpadnie, Gwestok. Te miecze są mega dużo warte, można je fajnie sprzedać. Ale zresztą i tak ja mam tyle pieniędzy, że nie muszę się w ogóle tym przejmować. Do końca gry już, jakbym teraz nie zbierał się, no to i tak wydaje mi się, że mi wystarczy. Czy tutaj jest jakiś znacznik szybkiej podróży? Chyba nie, chyba musimy tutaj do Svarlok popłynąć, pojechać, teleportować się. W sumie chyba wszystko po kolei, w sensie oprócz teleportacji musimy najpierw przepłynąć, a potem przejść. Dobra, wołamy sobie płotkę. Tak przez chwilę zatrzymałem mówienie, bo zacząłem się zastanawiać, że to by było strasznie OP generalnie, jakbyś tego. Jakbyś mógł się randomowo teleportować. Znaczy randomowo, no jakbyś generalnie mógł się teleportować, kiedy chcesz. Nawet jakbyś nie mógł, nawet jakby nie kiedy chcesz, tylko nie wiem, o 23 możesz się tylko teleportować. Tak by było super OP. Ile czasu byś zaoszczędzał? Potrzebujemy jakichś szybkich transportu. Szybkiego transportu. Znaczy już mamy samochody, no ze koniem było pewnie ciężej im dotrzeć na jakieś miejsce, ale wyobraźcie sobie, że kiedyś będą teleporty. O ile jest to fizycznie wykonywalne, to będą. A nawet jak teraz nam się to wydaje fikcją i nawet teraz, jeżeli myślimy, że znamy fizykę, to pewnie za 200 lat ta fizyka się zmieni. I okaże się, że jednak jest to możliwe. Przyszedłeś walczyć o mistrzostwo. Jak najbardziej, ale widziałem tam jeszcze wykrzyknik. To będziesz musiał poczekać. Jakie to by było OP. Bo arena została zamknięta z powodu pewnego wydarzenia. Musimy wyjaśnić sprawę, żeby się to więcej nie powtórzyło. Okej, mistrz areny. Ciekawe pięści V. Rozmawiam z mieszkańcami wsi o problemie związanym z areną. A, upiór. Może by do druidów. A może do Wiedźmina. Sobie radzą z upiorami. Ta, a ty może lepiej. Zawrzyj gębę, akurat on się znać może. To Wiedźmin. Upiór nam się na arenie objawił. Nijak go ruszyć. Może byście coś poradzili. Może by mi poradził, ale musiałbym znać szczegóły. Co chcesz wiedzieć? Wiecie coś o tym upiorze? Kiedy się pojawił? Dziad mi opowiadał, że jego dziad opowiadał, że mówili na niego ulepechowiec. Zawsze przegrywał walki, ale też zawsze wylizywał się z ran. Nawet umrzeć nie potrafił jak mężczyzna. Aż któregoś dnia Jarl Tormar urządził turniej na arenie. Wtedy jeszcze przeciwników się losowało i Jarl wylosował ulepechowca. Jarl był pewny wygranej. Więc kpił z Ule, wyśmiewał go tak, że cała publiczność ryczała ze śmiechu. Kiedy wreszcie podniósł ręce w triumfie, Ule nie wytrzymał i wbił mu sztylet w plecy. Tormar umierając przeklął Ule. Obyś po wiek wieków przegrywał, tak powiedział. No i od tamtej pory Ule nawiedza arenę i ciągle przegrywa. Znaczy, że byli już tacy, którzy próbowali go pokonać. Żartujesz? Wszyscy go pokonują, a on biedak ciągle wraca i przez to nie da się normalnych walk organizować. Okej. Okay. Może trzeba tego przegrać. To taka normalna. Dawniej był u nas taki zwyczaj, że najlepsi woje ścierali się na arenie. Walki na Speakerok słynne były na całe Skellige. Aż pewnego dnia zjawił się upiór. Skąd wiedziałeś? Mówiłem ci, że to Wiedźmin. Czarownik wie takie rzeczy. Mógłbym spróbować przepędzić tak. Upiora. Powinni dać dużo siana, skoro tutaj mówię, że taka arena... Jak ci się uda, płacimy jak za wygraną z czempionem. I no właśnie. Premię, jak już zarobimy trochę na walkach, które się tu potem po odczarowaniu odbędą.
Chyba cię trochę poniosło. No, może trochę. A chuj tam, jak Wiedźmin sobie z upiorem poradzi, to i premii będzie godzien! Niech będzie. Byle jednorazowo. Brzmi rozsądnie. Czekajcie tu na mnie. Załatwię to raz dwa. No, coś mi się wydaje, że to szybka robota będzie. Znajdź sposób, żeby odesłać Hulę do zaświatów. No myślę... Wydaje mi się, że już mam sposób. Przyszedłeś zmierzyć się z duchem areny? Zapraszam. Z ulepechowcem każdy wygrywa. Tylko daruj sobie te wszystkie... Gień upiorze! Pokonam cię, duchu areny! Słyszałem je już setki razy i okropnie mnie nudzą. Nie jesteś typowym upiorem. Bo co? Bo nie wykrzykuję gruźb? I nie straszę cię śmiercią? Cóż, zwyczajnie mi się znudziło. Poza tym dokładnie wiem, co się teraz stanie. Rzucisz kilka obelg, przebijesz mnie mieczem, zniknę, ale za parę dni znowu tu wrócę. I tak będzie z każdym kolejnym, który tu przyjdzie po tobie. Taki już mój los. Mam tu sterczeć do końca świata i przegrywać każdą walkę. No, ale nie przyszedłeś tu na pogaduszki. Do dzieła! Pokonaj ducha areny! Sięgnij po broń, nie będę z tobą walczył. Chwytaj za broń. No chwytam, chwytam. Tylko zróbmy to szybko i bez nadmiernego patosu, jeśli łaska. Dobra, i spróbujmy, żeby mi pierdolnął może. Chociaż nie, no nie może mnie zabić w sumie. Poczekaj, może? Nie no, chyba nie do końca może. Chyba. O! Pokonałem cię. Na to wygląda. Gratulacje. Ale jak to? Przecież miałem tu przegrywać aż po kres czasów. Co to? Słyszę jakby śmiechy? I wrzawę? Stukot pucharów? I ten głos! Wzywają mnie na ucztę bohaterów! Ty! Dałeś mi wygrać! Wyzwoliłeś mnie! Dziękuję! Niech bogowie będą z tobą! Spoko, idź pić z bogami, pozdrawiam. Bywaj, duchu areny. Dobra, i czy teraz jestem w stanie walczyć z tym mistrzem areny? A przede wszystkim to dawaj mi siano. Znaczy, dawajcie w sumie. Tutaj widzę dwóch właścicieli. Witaj. Duch nie będzie wam więcej przeszkadzał. Prawdopodobnie pije teraz miód z przodkami. Ha! Wiedziałem, że dasz radę. No Gunnar, moja wygrana. Masz. Założyliście się? Jakbyś tu był. Ja wiedziałem, że podołasz. Gunnar mówił, że mowy nie ma. Dlatego teraz taki skwaszony. Często widuję tę minę, gdy przychodzi do zapłaty. Bez obaw, tu ludzie są honorowi. To dla ciebie. I pamiętaj, że procent czeka, jak arena będzie otwarta. Będę pamiętał. Bywajcie. Możemy przejść, ale to pewnie będą grosze raczej. Ten procent to już w ogóle pewnie będzie grosz. Nie no, chyba sobie kurwa żartuję, że 15... Ja pomyślałem grosze i pomyślałem, że z 200 koron dostanę, on mi 15 rzuci jak psu. Wróć później na regę, na speak rok, aby żeby odebrać swój procent. Muszę to, widzę. Chociaż nie. Witaj. Jebać tą misję. Mutant, co? No nie krzyw się, to dobrze dla ciebie. Zwykły człowiek ma marne szanse w starciu z mistrzem ponad mistrzami. A ty przyszedłeś wyzwać go do walki, prawda? Tak, opowiedz o mistrzu, tylko coś pełnego opisu. Czy jest coś, co powinienem wiedzieć o moim przeciwniku? Poprzednio musiałem walczyć z niedźwiedziem. Idź z nim. Zaprowadzi cię, gdzie trzeba. Widziałeś, jakie byki wyrosły? Oto mistrz mistrzów! No bo ja wiem. Skalny troll. Raczej dojrzały osobnik. A jednak dostaniemy, widzę, pełny opis. To będzie walka na pięści. Na pięści. No, oczywiście zapewniamy godny pochówek. Zgodny z wyznaniem kandydata.
Nikt nie ma problemu z tym, że aktualny mistrz jest trolem? A czemu ktoś miałby mieć problem? To bardzo honorowy troll. Przyszedł i powiedział, że chce walczyć. Wcześniejszym mistrzem był Zama, zwany Upiaszczony. Przydomek zdobył zanim troll bił go w ziemię. A ten troll ma jakieś imię? Nie zdradzi imienia, dopóki nie zostanie pokonany. To błędny troll. Jeżeli nie przeżyje walki, to niewiele powie. Pewnie nie wyobraża sobie, że mógłby przegrać. A może po prostu myśli jak troll. Logika nie jest jego mocną stroną. No to co, jesteśmy gotowi do walki. Z mistrzem mistrzów. Jak się nazywasz? Geralt z Rivii. Jestem gotowy do walki. Geralcie z Rivii, zaczynamy. A zbroję chociaż będę mógł mieć? O. Rozumiem. Ale Geralt ma bary w ogóle tak. Swoją drogą. Małe cycki, duże barki. Trochę jak ja. Piekłe pięści mistrza mistrzami, błędny troll, okej. No kurwa, mała skopa. Ciekawe, czy tak normalnie miałbym jakiekolwiek szanse, szczerze mówiąc, na pokonanie trolla na pięści, ale wydaje mi się, że nie, tylko ze względu na to, że to jest turniej, to mam zwiększone delikatnie obrażenia, żeby to nie była aż tak przejebana walka, chociaż to łatwo też nie jest. Trzeba przyznać. My tu się bijemy na śmierć i życie, czy jeżeli faktycznie go pobije, to on zginie? Czy go znokautować tak, że umrze? No. To jest, że ciężko znokautować trolla. Może by mu tak mocnego prawego, jak tu się wali mocne ciosy. Shift i lewy. Pa! O kurwa, moc... O, kolano! O! Dobra. Pewnie, że dobra. Dobrze, że przynajmniej... A mogę użyć tych eliksirów? A mogę! Dobra, mogę tych? Nie mogę. Igni i tak dalej, ale eliksirków mogę. Łeee! To używam. To będzie łatwa przeprawa jednak. Mogę eliksirków poużywać. Ale nie dziwię się, że mogę. Oj. Dobra, w razie czego mi się chyba HP zregeneruje, tak mi się wydaje. Proszę mnie nie szarżować. Pa. Jak to się nazywa? Taki cios? Właśnie co doskakujesz? Nie pamiętam. Superman Punch. O kurwa, ała. Wolę nie ryzykować z tym życiem, ale tak. Ale pewnie by mi się zregenerowało. No niestety. Udało się. Geralcie z Rivii, w uczciwej walce pokonałeś mistrza mistrzów. I zdobyłeś prawo do używania tego tytułu. Jeszcze dzisiaj roześlę wieści na cztery strony świata. Wraz z tytułem zdobywasz związaną z nim nagrodę. 15 koron. Chociaż Geralt tak delikatnie. Zadowolony Geralt. Oj, błędny troll przeżył. 90. O. Czyli powiedział, jak się nazywa. No dobra, to co? Wydaje mi się, że kończymy, bo już jest godzina. Ja sobie poulepszam, widzowie, do następnego odcinka mój aktualny ekwipunek. Będę w pełni wyposażony, posprzedaję ten syf, który mamy. No i co? Wykonamy... Ile mamy misji tutaj pobocznych? Mamy 2-3 misje poboczne.
jedno zlecenie, no to pewnie tym się zajmiemy w następnym odcinku, a potem już bezpośrednio lecimy wykonywać zadania główne, no i kończymy giereczkę, łamiemy ją w tak zwane pół. Dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka, możecie zostawić lajka i sorry, że taki, mam wrażenie, że te odcinki są teraz takie mniej płynne, ale no to z tego względu właśnie, że dużo się dzieje i z nagrywaniem są też czasem problemy, więc staram się to połączyć jak tylko mogę najlepiej. No i tak mogę właśnie na razie najlepiej, ale mam nadzieję, że jutro będzie jeszcze lepiej połączony odcinek. Dzięki, do zobaczenia, cześć.